nie lada gratka do efektywnego wykorzystania wolnego czasu ferii zimowych w gminie Kolbudy. W tym roku ferie w naszym województwie odbędą się już w styczniu. Przygotowujemy cały pakiet dla naszych milusińskich. Przygotowano naprawdę niezliczoną ilość fascynujących atrakcji. Co roku zabieramy młodzież w ilości 200 osób. Zabieramy na stok do Trzepowa, gdzie uczymy nauki jazdy na nartach oraz snowboardzie. Dodatkowo oczywiście osoby, które nie załapały się na te zajęcia, zostają w gminie i dla nich jest przygotowane zajęcia w postaci zajęć sportowych. Od sportów zimowych, nauki jazdy na nartach czy snowboardzie, tu warto zaznaczyć, zajęcia dostępne bez ponoszenia kosztów, poprzez zajęcia alternatywne w ramach pogody, jak i niepogody na obiektach zamkniętych, łyżwy, gry, filmy. Na taki program ferii zainteresowanych zdecydowanie nie brakuje. Wnuczka by chciała chodzić. Próbujemy zapisać dzieci na ferie. Pierwszy raz, mam nadzieję, że się uda. Teraz doszkolą swoje umiejętności. No, trzeba trzymać kciuki za mróz i śnieg, bo bez tego to ani rusz. Super atrakcja. My właściwie byliśmy w górach parę dni temu i bardzo się dzieciaku podobało. Jeśli jest możliwość robienia tego na miejscu, no to oczywiście tylko lepiej. Widać, że się rozwija. Tu jesteśmy prawie praktycznie raz do roku, także widzimy, że jest rozwój. Podoba nam się ten plac zabaw, który jest tam z tyłu. Wolę jeździć na nartach niż na snowboardzie zdecydowanie i jeżdżę od dziecka w sumie. Jeżeli śnieg spadnie, to będziemy korzystać na pewno. Pojedziemy się ciekami. Do tej pory żeśmy byli ferie zimowe i w domu, i poza domem. Było miło i fajnie. My aktywnie spędzamy. Będziemy zainteresowani. Ja stary też jeszcze jeżdżę. Mamy 12 wnucząt, także chyba będzie pole do popisu. Super, to jest fajny pomysł, bo wiem, że korzystają sąsiedzi, dzieci sąsiadów, także to jest fajne. Za darmo od gminy, w kwestii tam dzieci, czy nawet dorosłych i tego, no to bardzo dobry pomysł, na pewno promujący tą gminę. Szczegółowe informacje na temat zajęć w ferie zimowe w gminie Kolbudy oraz zapisy dostępne są na stronie www.kolbudy.pl. Lepiej nie zwlekać z planowaniem. Mam nadzieję, że w ten sposób uda się nam te ferie spędzić aktywnie, że będziemy razem próbowali nie tylko siedzieć i ślęczeć przy komórkach i tabletach, ale złapiemy trochę świeżego powietrza. Korzystając również z okazji, chciałbym złożyć życzenia najlepsze, najbardziej gorące z możliwych życzenia. Niech się Wam wszystkim układa. Północne TV również życzy do siego roku. Polecamy również zobaczyć ferie w Kolbutach 2015 oraz Szaleństwo z gitarą w Kolbutach. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.